Mokotowa i potem w tym, w Piotrowie, prawda, ułatwił on, zanim stalowanie się w Paryżu i przysłał list, gdzie piękną laurkę wystawił. Stopień z czasów powstania? Tak, no łączniczką. I komendy obwodu 5 Mokotów. Warszawa, 25 stycznia 2006 roku. Rozmowę przeprowadza Tomek Żylski. Tak. Proszę podać imię i nazwisko. Ewa Jeglińska, Ewa Orzechowska Jeglińska, z męża Jeglińska. Pani data urodzenia? 17 listopad 23 rok. I stopień i przynależność do oddziału. Komenda obwodu 5 Mokotów pod dowództwem pułkownika Karola. I funkcja, którą pani pełniła? Łączniczka komendy. Między komendą Mokotowa a komendą Śródmieścia, łączniczka kanałowa. Potem od 16 sierpnia łączniczka kanałowa. I pani pseudonim z powstania? Ewa. Proszę powiedzieć, czy mogę pani opowiedzieć o tradycji powstańczej w pani rodzinie? Odkąd sięgnę pamięcią wstecz, we wszystkich pokoleniach walczyli za Polskę moi przodkowie. To znaczy pierwszy zginął w bitwie w powstaniu listopadowym, następny walczył w powstanie styczniowe, został wywieziony na Sybir, z nim razem poszła jego żona, wrócił w 16 roku i po 3 miesiącach niestety umarł na serce. No i następne pokolenie to mój ojciec i moja matka. Ojciec pochodził z Podola, z Kresów, tak zwanych sienkiewiczowskich, i walczył w 18 roku w obronie Lwowa. I za to był odznaczony Krzyżem Virtuti Militari. Potem moja matka również brała udział, prawda, pomagała w kuchniach polowych i tak jak wtedy mogła sprawie. No i następnym pokoleniem to jestem ja. A w jaki sposób dowiadywała się pani o tych historiach? Jak to wyglądało? To znaczy, po prostu opowiadała mi moja babka to wszystko, która była też bardzo patriotycznie nastawiona i wychowana raczej przez rodziców. I ona mi to jako opowiastki do łóżka dziewczynce opowiadała. Mówiąc, zaznaczając, pamiętaj, że gdyby przyszedł kiedykolwiek jakiś moment, kiedy byś mogła za tą Polskę walczyć, to żebyś nie stchórzyła, bo byłby to wstyd wobec tych poprzedników, którzy o to walczyli. A szkoła? Do jakiej szkoły pani chodziła? Chodziłam do prywatnej szkoły o bardzo też patriotycznym nastawieniu, Jadwigi Kowalczykówny i Jaworkówny. Mieszkały te dwie dyrektorki w Alei Niepodległości. Ostatni raz widziałam je w powstaniu, gdzie przyszłam i zdałam sprawozdanie, że co ja robię i że działam. No i potem już ich więcej, to był jeden i jedyny raz, jak weszłam do tej bramy, to była Aleja Niepodległości niedaleko, gdzieś między Narybuta Aleją Niepodległości, już numeru nie pamiętam w tej chwili. I wtedy w bramie zobaczyłam tłum ludzi. I kiedy weszłam z opaską AK, to wszyscy ludzie, jakiś pan pobiegł i wyniósł butelkę szampana, bo oni wszyscy siedzieli w domu
zgromadzeni przez Niemcy, im nie pozwalali wyjść i grozili, że ich wywiozą i rozstrzelają. No i ten pan wyniósł butelkę szampana i nalał mi w szklankę, bo nie było nic innego, i powiedział: niech żyje Polska, za którą walczymy. I to był mój pierwszy szampan w życiu. W takich okolicznościach. A przed wojną pamięta pani jakieś uroczystości szkolne, w których brała pani udział? Tak. Oczywiście, zawsze na 11 listopada szłyśmy w szkołę, ze szkołą na Powązki czy na inne miejsca, żeby składałyśmy kwiaty. A były organizowane spotkania z powstańcami styczniowymi? Nie. Ja przynajmniej, owszem, były, ja wiem z innych opowieści, innych dziewcząt, że takie były. Ja widziałam tylko w Alejach Ujazdowskich, jak z moim dziadkiem, bo ojciec nie żył, chodziłam właśnie jednego powstańca z długą siwą brodą i w ogóle wiem, że z zachwytem podeszłam i pocałowałam go w rękę. No, tak nas schowano, to pokolenie, bo rzeczywiście patriotycznie. A gdzie pani mieszkała przed wojną? Przed wojną mieszkałam Lwowska, na ulicy Lwowskiej, między Politechniką a pośrodku Lwowskiej, Lwowska 6. Miała pani rodzeństwo? Nie. Niestety byłam jedynaczką, na czym bardzo ubolewałam. A czym zajmowali się rodzice? Słucham? Rodzice czym się zajmowali? No więc matka była nauczycielką, a ojciec, no to ja ojca pamiętam tylko fragmentarycznie. Ojciec był lekarzem, kończył medycynę w Odesie i potem był tutaj przydzielony do jakiegoś sanatorium wojskowego, gdzie się zaraził gruźlicą i w bardzo krótkim czasie umarł. Także ja tylko pamiętam ojca fragmentarycznie, jak siedział na kanapie. Właśnie pamiętam, że ja na dywaniku siedziałam i buty z cholewami jego pamiętam. To jest moja pamięć o ojcu. A proszę powiedzieć, jak zapamiętała pani wybuch wojny? Co? Jak zapamiętała pani wybuch wojny? Wybuch wojny? Wybuch wojny bardzo zastał mnie na Kresach Wschodnich u mego stryja w Sarnach. To było na prawie 15 kilometrów od granicy. I mój stryj z kolei był księdzem wymienionym z Sołówek, bo działał po tamtej stronie, prawda, na rzecz Polski. Przy przekroczeniu rzeki Zbrucz został aresztowany i siedział na Sołówkach. I dopiero w wymianie politycznej naszych więźniów z komunistami, jaka miała miejsce we wrześniu 1939 chyba roku, ale dokładnie nie chcę skłamać, była taka, przepraszam, 1932 roku, ich wymienili. To była duża grupa i to była jedna, jedyna wymiana, jaka miała miejsce. Miało być następne, ale do nich nie doszło. Pamięta pani, co wuj opowiadał o tych swoich... To właśnie stryj mój opowiadał, jak przechodził rzekę Zbrucz, jak w ogóle, prawda, i potem, co jest ciekawe, że razem został wymieniony z księdzem Janem Lewińskim, bo się z nim przyjaźnił, to był dużo, mój stryj miał wtedy, jak wrócił, jakieś 48 lat, coś takiego, a tamten to już był taki ksiądz po 60. I zarówno potem, jak już Polska odzyskała niepodległość, to
Jak się zapytali, gdzie chcą mieć parafię, to jeden i drugi powiedział, że jak najbliżej granicy, prawda, Polski, czyli tych Kresów. Ale sam wybuch wojny, jak pani zapamiętała? Co? Sam wybuch wojny, jak pani zapamiętała? Sam wybuch wojny? No to właśnie byłam w tych Sarnach i po prostu przez radio ogłosili tak wybuch wojny i gazety. Wtedy byłam wstrząśnięta, bo ja pojechałam do Sarn na wakacje i miałam wrócić do domu i odcięła mnie wojna i zostałam na tych Kresach. I dopiero wróciłam przygodnymi furmankami, jak to się wtedy jechało na Kowę, na Warszawę, do Warszawy. Przed Bożym Narodzeniem dotarłam do domu. I wyobrażałam sobie ciepły dom, wszystko tak jak było, a tymczasem to była ruina, bo w jedyny dom, jaki uderzyła bomba, to było w Lwowską 6. I wszyscy zgrupowani w jednym pokoju, w zimnie, prawda, marzli. To gdzie pani mieszkała w czasie okupacji? A w czasie okupacji na wiosnę. W 1939 roku dziadek, bo prawda on żył i był moim ojcem chrzestnym, wynajął mieszkanie na Rakowickiej 45. I od tej wojny, od tego okresu do powstania, łącznie z powstaniem, mieszkałam na Rakowieckiej 45, też pechowo, dlatego że w dom został spalony. Ocalał całkiem, ale został spalony 12 września. Niemcy palili Rakowiecką i ten dom spłonął ze wszystkimi pamiątkami, ze wszystkim. Mieszkała pani z mamą i z dziadkiem, tak? Tak, mieszkałam z matką i z dziadkiem. I powiem na szczęście, dziadek, mając te 70 parę lat, zmarł przed samym wybuchem powstania. Także jeszcze zdążył być na Powązkach pochowany normalnie. A czym się pani zajmowała w czasie okupacji? Uczyłam się. Po prostu chodziłam na tajne komplety szkolne i jednocześnie na tajne komplety Akademii Sztuk Pięknych, które prowadziła Wanda Telakowska, znana postać później po wojnie. No i to są niezapomniane wspomnienia, bo tą wiedzę, tą jakieś spojrzenie na sztukę, którą wtedy ona nam przekazała, to potem żadne uczelnie, bo ja potem po wojnie w 1947 roku zdałam do Akademii Sztuk Pięknych, prawda, do uczelni, ale to już nie było te wiadomo, to było co innego, w innych ramach to się mieściło. Proszę powiedzieć, jak to wyglądało? To były wykłady, czy państwo też rysowaliście? Gdzie? Na tych kompletach. Na tych kompletach. To Wanda Telakowska opowiadała właśnie nam, jak studiowała, jak kryteria, jakim się powinno rozpoznawać dzieło sztuki. Prawda, to jest jedno. Drugie, że się powinno znać historię, kostiumologię i wszystko, co się tego tyczy. Więc to były takie bo to były takie prywatne, można powiedzieć, wynurzenia tej znanej potem plastyczki, bo ona prowadziła potem Instytut Wzornictwa Przemysłowego po wojnie. I ile osób uczestniczyło w takich zajęciach? W tych kompletach mniej więcej około 10. To były malutkie komplety, żeby Niemcy nie nakryli tych kompletów.
A z czego utrzymywała się pani rodzina w czasie okupacji? W czasie okupacji, no moja mama po prostu dawała lekcje francuskiego i tłukła tymi lekcjami pieniążki. Po prostu tyle. A ja jak już byłam w uczelni, to miałam stypendium. To stypendium nie było duże, bo tak jak pamiętam, wynosiło 230 zł, ale to już była jakaś podstawa na prawda, jakieś utrzymanie chociażby na obiady, czy na kupienie farb, czy czegokolwiek. No i w tym okresie bardzo mi pomagała Amerykanka, którą poznałam zupełnie nieprawdopodobnie. To znaczy, kiedy byłam na pierwszym roku studiów, to na ręce rektora przyszły trzy czy cztery oferty osób, które chcą pomagać studentom. I nic by to nie było, gdyby jedną z tych osób nie była pani z Senatu Stanów Zjednoczonych przy von Braucie. Była to ekonomistka Roberta Conner. I ona zaczęła do mnie pisać i po francusku i przysyłała paczki, które ja sprzedawałam, jakieś ciuchy wtedy, i to mi pomagało, po prostu dawało możliwość kupienia przyrządów potrzebnych do studiów w akademii. Ale pani mówi jeszcze o czasach okupacji cały czas? Co? To są czasy okupacji? Nie, to jest już Roberta i to jest pierwszy rok studiów w akademii po wojnie. Tak. W okupacji to ja tylko miałam zajęcia z Telakowską jako historia sztuki i z profesorem Łagowskim kostiumologię. I na kompletach byłam Kowalczykówny, tak jak były tajne komplety szkolne, bo przecież nie chodziłam do oficjalnej niemieckiej pod patronatem szkoły niemieckiej. A od kiedy zaczęła działać pani w konspiracji? Słucham? W konspiracji. Kiedy zaczęła? A, w konspiracji w 41, w roku jakby powiedzieć akademickim, 41-42, i wciągnęła mnie moja nauczycielka, Wanda Bałtudis, która mieszkała też na Mokotowie potem i zresztą rozstrzelana przez Niemców Wielki Piątek 1942 roku. Więc ona mnie wciągnęła do konspiracji i profesor Kepe, który, tak jak mówiłam, wspaniały człowiek, profesor SGGW, który brał udział w kompletach konspiracyjnych i jako lekarz szkolił młode dziewczęta, przysposabiał do opatrywania rannych i tym podobnych rzeczy. A jak wyglądały takie zajęcia? Takie zajęcia? No to myśmy bandażowały, prawda, różne kończyny od głowy począwszy do nogi. Omawiane było, co robić w wypadku takim czy innym. No mniej więcej tylko tyle. I potem to się wiązało, że profesor miał znajomości i umieścił te swoje 10 dziewczyn na praktyce w szpitalu. Ja byłam w szpitalu maltańskim na chirurgii. Straszne rzeczy, gdzie mi się słabo robiło na sam widok tego wszystkiego, i potem na Kopernika w szpitalu dziecięcym. Także przeszłyśmy praktykę jako taką, wtedy tak.
A te praktyki w szpitalu, na czym polegały? Co robiła pani? A to pomagałam, to bardzo ostro, bo siostry się wyręczały tymi dziewczynami i kazały nam najpaskudniejsze rzeczy, jak zdejmowanie brzydkich opatrunków czy inne robić. Więc byłam w to wdrożona dzięki temu. No bardzo dobrze się stało. A czym jeszcze zajmowała się pani w konspiracji? Jak to czym się zajmowała? Czym jeszcze? Jeszcze robiła pani coś oprócz tego? Nie, nic nie robiłam. Uczyłam się. Po prostu. Miałam tą szczęśliwą możliwość, że mama zarabiała jako tako, ja dorabiałam jakimiś tam projektami głupimi takimi, co szło, i tak żeśmy jakoś dawały sobie radę. A jakimi projektami? No, to znaczy, no chociażby na Boże Narodzenie robiąc pocztówki z Panem Jezusem, czy z innymi emblemami, to samo na Wielkanoc i tak dalej. Więc takie o rzeczy. Po prostu. Możliwe w domu do zrobienia. A pamięta pani jakąś taką sytuację w czasie okupacji, kiedy groziło pani niebezpieczeństwo? Owszem. Szłam ulicą, niosłam prasę wychodzącą, był to, jak dziś pamiętam, biuletyn informacyjny i pismo Dzień. I miałam pełną, w teczce to niosłam i miałam pełną teczkę tych rzeczy. I szłam ulicą w dół, ulicą Willową, gdzie miałam to zanieść. I naprzeciwko szedł patrol niemiecki. Oczywiście padło słowo halt. No i zapytali się, co ja niosę, czy co ja robię. I wtedy, nie wiem, co mi przyszło do głowy, ale schyliłam się i podniosłam spódnicę i na wysokości łydki rozdarłam pończochę. I powiedziałam, oczko mi poleciało, a wtedy było bardzo trudno o pończochy. A ten Niemiec szczęśliwym trafem jakoś znał, zrozumiał, o co chodzi. Mówi, o oczko, klepnął mnie po ramieniu i tak przeszłam. Ale to było straszne. Jak oni mnie minęli, to ja się nie mogłam ruszyć, po prostu z emocji. A z okna naprzeciwko tego domu, gdzie miałam zamieść, widzieli to i byli pewni, że ja już wpadłam. To był jeden właściwie taki przypadek drastyczny. Ale przenosiła pani coś jeszcze oprócz biuletynu informacyjnego? No to znaczy przenosiłam prasę, tylko prasę. Nic innego nie przenosiłam. A gdzie pani zanosiła tą prasę? Tą prasę zanosiłam na ulicy, właśnie tam, gdzie szłam, w połowie drogi, był punkt rozdzielczy. Ja to tam składałam i zabierałam inną prasę, wymienną po prostu. Oczywiście bym dzisiaj trafiła, ale nie pamiętam ani numeru, ani w ogóle kim byli ci ludzie, bo tego, myśmy tego nie wiedzieli, bo tabliczki były zdjęte, żeby Niemcy nie mogli działać. A proszę powiedzieć, gdzie zastał panią wybuch powstania? Wybuch powstania, po prostu ja, nie zastał mnie wybuch powstania, tylko ja miałam przydział, tak jak mówię, na ten punkt Madalińskiego 73-75, który prowadził profesor Kepe. I ja bardzo byłam zadowolona, że moja mama poszła gdzieś do swojej przyjaciółki i mamy nie było w domu, bo tak by było, a gdzie ty idziesz, a co? Więc mogłam wyjść swobodnie i wyszłam i zamknęłam mieszkanie, a przed tym na biurku zostawiłam mamie kartkę.
Nic się nie martw, zaraz wrócę. No, spotkałyśmy się po roku. Więc to zaraz wrócę i to, prawda, nie przewidziałam, że niestety tak się losy ułożą. Mama wiedziała, że pani była w konspiracji? Nie. Nie wie, domyślała się i stale mówiła Ewuniu, tylko uważaj. A ja mówię, tak, tak, a na co mam uważać? Oczywiście, że się nie przyznawałam. No. Proszę powiedzieć, jak wybuchło powstanie i znalazła się pani na tym Madalińskiego. Tak. To co było później? Słucham? Co było później? Co się później działo? No potem, przez pierwsze parę dni, no to po prostu opatrywałyśmy rannych, pierwszych rannych, jak z tego pola przy Wołoskiej, jacy byli, jacy na ten punkt tego. No profesor chodził wzdłuż Madalińskiego opatrywać innych rannych w domu i ja jako pomoc po prostu z profesorem chodziłam. A potem, kiedy zginęła łączniczka właśnie kanałowa i profesor się dowiedział, że szukają łączniczki, no to zapytał się, czy chce się zgłosić do komendy Mokotowa jako łączniczka kanałowa. No więc ja oczywiście powiedziałam, że chcę, że zgadzam się, no i dali mi adres komendy Bałuckiego 24. Była, mieściła się komenda. No i tam zgłosiłam się do właśnie porucznika Aminiusa, porucznik zwiadu cichociemny, który dowiedziałam się o tym od syna z Londynu. Dopiero po wojnie. Słucham? Dopiero wiele lat po wojnie, tak? Co po wojnie? Wiele lat po wojnie dowiedziała się pani, że był to cichociemny. Dowiedziałam się po wojnie, oczywiście, że po wojnie. Bo przecież wtedy nic nie wiedziałam, tylko byłam urzeczona Aminiusem, bo mi przypominał właśnie bohatera Łukasińskiego z powstania listopadowego. A jak to było z tym klasztorem jezuitów? Z kościołem jezuitów było fatalnie, bo 2 sierpnia wpadli Niemcy, to znaczy przyszli, do kościoła jezuitów, wyszedł na ich powitanie przeor Kosibowicz, bardzo taki poważny i rzeczowy człowiek. No i powiedzieli, że tu ktoś strzelał z tego domu. A to była nieprawda, bo nikt nie strzelał. Owszem, do kościoła schronili się przygodni powstańcy, którzy akurat pod obstrzałem biegli, i ludność cywilna, i nikogo nie było, kto by mógł strzelać. Wtedy oni poprosili ojca Kosibowicza, żeby wyszedł z nimi na drugą stronę. Na drugiej stronie Wołoski wtedy było pole i na tym polu go rozstrzelali. A resztę księży weszli do domu, spędzili wszystkich do jednego schronu, tam był schron pod ziemią, i wprowadzali ich po kolei i rozstrzeliwali. I pod tymi trupami rozstrzelanych 2 ocalało, to znaczy 3 ocalało, którzy upadli po prostu, czy zemdleli, czy słabo im się zrobiło ze wrażenia. Jednym słowem, później jak już Niemcy poszli, to oni jęczeli i nasze łączniczki dotarły tam i wyciągnęły spod tych leżących jezuitów braci te osoby, które żyły.
I ja przeprowadzałam ojca Monikę i ojca Pieńkosza. Inna przeprowadzała drugiego ojca, już nie pamiętam w tej chwili nazwiska, który też szczęśliwie wyszedł z powstania. I ojciec Pieńkosz i ten drugi odprawiali codziennie, ja ich przeprowadziłam na punkt pierwszy bojowy na niepodległości porucznika Misiewicza, który się mieścił mniej więcej na wysokości dzisiejszych delikatesów. I tam oni odprawiali codziennie rano mszę świętą. No i ponieważ dali znać, że u Elżbietanek nie ma żadnego kapelana, wobec tego ojciec Pieńkosz poszedł do Elżbietanek i tam przy bombardowaniu szpitala Elżbietanek, a stało się to wtedy, kiedy Elżbietanki na górze wywiesiły flagę na dachu Czerwonego Krzyża, co było sygnałem dla Niemców, żeby ten szpital zbombardować. I tam zginął ojciec Pieńkosz. Żył tylko od momentu wyjścia do momentu, gdzie zginął, było niecałe 2 tygodnie życia. A drugi, ojciec Leon Monico, ocalał, odprawiał mszę dalej i po wojnie właśnie był w Zakopanem, leczył się na płuca i dawał mi ślub w 50 roku mnie i memu mężowi. I potem, prawda, niestety gdzieś w latach, 5 lat potem może, umarł na gruźlicę. A pamięta pani tę mszę? Jak wyglądały? Tak, te msze były niezapomniane, dlatego że odbywały się w bramie. Po prostu w bramie był ołtarz, stał ołtarz i na tym ołtarzu była ustawiona jakieś święte emblematy, które akurat były. I wszyscy schodzili rano do bramy i Monko odprawiał tą mszę. I właśnie z akcentami patriotycznymi. I to były ja normalnie przyznaję, co niedziela chodziłam na mszę, ale tamte msze pozostały mi bardzo głęboko w pamięci. Dużo ludzi uczestniczyło w tych mszach? Tak, dużo. No wszyscy z domu. Mieszkańcy domu schodzili, plus ludność, która przychodziła polem gdzieś, prawda, żeby uczestniczyć w tej mszy. Była pełna brama ludzi. A proszę mi powiedzieć, pani była w tym kościele jezuitów? Widziała ślady tej masakry? Tak. No to lepiej nie mówić, to było straszne. A w ogóle potem bardzo się dzisiaj dziwię samej sobie, że brałam tam ślub w tym miejscu, bo stale później, może to było jeszcze za wcześnie, ale teraz, to jeżeli jestem w tej dzielnicy, to nie zachodzę do tego kościoła, bo to jest zbyt straszne, a zresztą ten kościół jest odbudowany, to już nie jest ten kościół. Inaczej. Czy w czasie powstania udało się pochować osoby, które wtedy zginęły? Tak. Od razu grzebano te osoby. Była pani przy tym pogrzebie? Nie. Proszę mi powiedzieć, jak została pani tą łączniczką kanałową? No, kanałową po prostu. Zgłosiłam się Bałuckiego 24, zapytałam się, gdzie przyjmuje porucznika Minius. No i powiedziałam, właśnie przyszła, jestem Ewa
i zgłaszam się. Podobno pan potrzebuje łączniczki kanałowej, dosłownie tak. On się spojrzał i mówi: dziewczyno, a czy ty wiesz, na co się narażasz? Ja mówię: no, nie wiem. No, ale jeżeli nie mamy, jednym słowem, innego wyjścia, tylko nieprzysposobioną łączniczkę, to ja ci dam na pierwszą drogę Urszulę. Była ja taka poważniejsza baba, dość tęga i taka sobie energiczna, i pójdziesz z Urszulą tą trosą. No i poszłam z tą Urszulą, wchodziłam włazem koło niedaleko Bałuckiego, na Szóstra 6 był właz okrągły, bo niektóre były owalne. Okrągły, nieduży właz, i tym włazem myśmy wchodziły, i potem w pierwszych jeszcze okresach to się chodziło tym włazem do Puławskiej, i potem pod Puławską prosto do Alei Jerozolimskiej, znaczy prościuteńko Aleje Ujazdowskie, Aleje Jerozolimskie, i tu się trzeba było wyjść z kanału i przebiec przez barykadę w alejach w środku Alei Jerozolimskich, gdzieś na wysokości krócej to było, i dalej na Szpitalną, gdzie składałyśmy, gdzie przypuśćmy wtedy składałam meldunek, że przyszłam od Aminiusa z Mokotowa. I tam czekałam, gdzieś mi dawali nocleg, i na drugi dzień przychodziłam i dostawałam rozkaz z powrotem. To znaczy się jakieś dyrektywy do Mokotowa, do Karola. I wracałam z tymi rozkazami. Zawsze sobie wkładałam tu pod epolet. Zaszywałam. To były malutkie karteczki. Z tymi nawet nie wiedziałam, co niosę przecież. No i tyle. I tak się wdrożyłam, że tymi drogami chodziłam. To znaczy te drogi, te trasy były różne, bo w zależności od okoliczności, czyli jaki teren był wolny od Niemców, to przez ten teren, pod tym terenem się szło i na ten teren się wychodziło. Więc najpierw była to droga pod Aleją Szucha, ale to jeszcze było bezpieczne, a potem już było to niemożliwe, bo Niemcy skądś doszli do wniosku, że tędy się odbywa droga łączniczek, i wrzucali karbit do tych włazów, tudzież worki z piachem, że właściwie trudno się było przecisnąć, więc już wtedy inną drogą się szło. Też właśnie wychodząc mniej więcej na wysokości Placu Trzech Krzyży, i najstraszniej, i potem znowuż przez aleję tą barykadą i do komendy, do jakiegoś miejsca, bo to nie była komenda, tylko po prostu taka składowa, gdzie dawali rozkazy i przyjmowali te rozkazy. Ale najpotworniejsza to była droga druga, ostatnia, gdzie już tu te trasy były niemożliwe do chodzenia, gdzie schodziło się dolną pod kanałem, dolną w dół, do Belwederskiej, i potem na Powiśle, i do mniej więcej wychodziłam na wysokości ZUS-u. I potem pod górę, już nie kanałem, Książęcą, która była cholernie
obstrzeliwana i to było bardzo niebezpieczne i bałam się śmiertelnie tej trasy, ale na szczęście chodziłam chyba tylko dwa razy tą trasą, bo potem już skończyło się powstanie. Pani zawsze chodziła sama? Tak. To znaczy, najpierw szłam z tą Urszulą, a potem chodziłam sama. Proszę powiedzieć, jak zapamiętała pani to pierwsze przejście? Jakie to zrobiło na pani wrażenie? Okropne. To znaczy się, szlam, brud naokoło, no kanał. Były dwa rodzaje kanałów. Jedne to były te burzowce duże, które mi się chodziło na początku. Pod alejami, pod tutaj. I one były wysokie, one miały 1,30 m mniej więcej wysokości. I mniej więcej ten ściek w momencie najbardziej wypełnienia kanału nie dochodził wyżej jak do pół uda. Natomiast potem, jak chodziło się tymi 80-kami, no to właściwie w ścieku cały zgięty człowiek, zgięty w ścieku. Cały czas w szlamie, w brudzie. I co było wzruszające, pod jak zeszłam pod Dolną, to w tym kanale trzeba było przejść do kanału bocznego. I właściwie z Dolnej to zjeżdżałam, dlatego że to był taki pęd tej wody, że zbijał z nóg. I przy, prawda, tak Dolna, później pod Belwederską tam, no to tamten kanał już był ten zakręt. I myślę sobie, nie przejdę, no nie dam rady, jak przejść. I wtedy zobaczyłam, może to śmieszne powiedzieć, co może wtedy człowieka ratować duchem. Zobaczyłam napis, duży napis na szlamie kanałowej kredą. Nic się nie bój, idź dalej. A potem drugi napis. W imię Boga prowadź Jezu Maryja. I takie napisy dalej były. Ale ten pierwszy, jak zobaczyłam, nic się nie bój, idź dalej, no to po prostu miałam siłę iść dalej. No co tu mówić. Jak była pani ubrana? Jaki miała sprzęt pani ze sobą? Więc kazano nam, jeżeli któraś miała, ja z domu wzięłam takie spodenki gimnastyczne i dalej buty wzięłam swoje na łyżwy, takie sznurowane, mocne buty. Prawda? Dlaczego? Dlatego, że chodziły. Potem dostałam, jak te buty mi się rozleciały, to dostałam narciarki jakieś, ktoś mi dał na niepodległości i to bardzo zdawało egzamin. Dlaczego? Dlatego, że w żadnych kaloszach, gdzie się nalewała woda i ocierała o ten, to się rany robiły, to w ogóle nie można było iść. Tylko można było tak iść, bo potem ja otrząsałam się z tego i jakoś, no byłam podrapana, jeżeli upadłam na kolana, czy tak, no i w rękę dostawałyśmy kij. Kij po obu stronach owiązany szmatami i szerokość kanału, to było oparcie. Po prostu i tak krok po kroku. A najstraszniejsze było to, że często te małe kanały miały, nie były tak owalne czy okrągłe, tylko na dole był taki spad. I znaczy spojenie tych kanałów i postawić nogę w tym, to było bardzo trudno. To była ślizgawka. Więc bez butów takich narciarskich, to ratowało po prostu. I tylko pamiętam moment humorystyczny, jeśli można to tak określić, kiedy wyszłam
właśnie z tychże kanałów, tym z powrotem na Mokotowie, na ten Szustra. I pomagali mi chłopcy, bo włazy były otwarte, ponieważ była tędy łączność, więc zawsze siedzieli nasi saperzy i czy ktoś idzie, czy dostaną sygnał, że ktoś idzie, latarką przeważnie. No i wyszłam, błoto ze mnie ciekło i któryś z tych chłopców mówi: Boże, Ewa wróciła, jak się porucznik ucieszy. A ja, muszę sobie porucznik, nie, zaraz, żebyś poszła do porucznika. A ja mówię: no dobrze, ale czy któryś ma lusterko? I zrobiła się cisza i jeden wybuch śmiechu. A po cóż ci lusterko, przecież ty jesteś maszkara. No więc były i takie momenty miłe. A jakie miała pani oświetlenie ze sobą? Słucham? Oświetlenie jakie? Latarki. Ale to były zwykłe takie długie latarki, które bardzo często wysiadały po prostu, bo albo się przepalały, albo zamokły, a nie daj Boże, jeżeli się upuściło w ten szlam, no to już koniec. I to było okropne. Właśnie ciemności w kanale to jest coś nie do fatalnego, no, do zniesienia. A w jaki sposób się wtedy znajdowało drogę? No to właśnie były te napisy, na przykład ulica Bracka czy ulica Entna. W tym szlamie napisane kredą, bo nie wiem dlaczego, ale kreda wytrzymywała to. To znaczy, że kreda się nie zamazywała. I było ją widać, bo to było białe. Więc wszędzie były strzałki i kredą napisy, które zrobili nasi saperzy. A po ciemku, jak nie miała pani światła, w jaki sposób trafiało się do wyjścia? Wcale się nie trafiło. To znaczy, ostatnia droga 24 września, to był koszmar, bo właśnie Niemcy, którzy wiedzieli, że małymi kanałami również powstańcy chodzą i różne te drogi penetrowali, więc zaczęli murować kanały. Dosłownie w poprzek kanał był, napotykał pan zamurowany kanał cegłami. I tylko na górze, no dosłownie to był odstęp no taki, gdzie się te ścieki przelewały, no bo musiała być, nie mogli zablokować ścieków. I właśnie pod placem Unii Lubelskiej, żeby wejść w boczny kanał, to nie było możliwości w tej ostatniej drodze, dlatego że, a pod placem Unii Lubelskiej to coś pięknego. Taka gwiazda i w różne strony rozchodzące się kanały. I tam spotkałam małego harcerzyka, małego mówię, bo to chłopiec 12-letni, który z Powiśla niósł rozkazy do Mokotowa. I miał pseudo Kotek, jak dziś to pamiętam. I Kotek mówi: panno Ewo, bo mu się przedstawiłam, to my zginiemy już tutaj. Ja mówię: Kotku, na pewno nie, na pewno nas jakoś Pan Bóg nie pozwoli. Ja byłam bardzo wierząca w tym okresie, żebyśmy zginęli. I mówię: nic nie pozostaje innego, tylko usiądźmy w tym szlamie, gdzie jest najbardziej sucho i czekajmy, aż po nas przyjdą, bo porucznik wie, Aminius, że
Mam przynieść rozkazy ostatnie z dowództwa i na pewno wyślę saperów. I tak żeśmy siedzieli. I na Mokotowskiej, na punkcie na Mokotowskiej był doktor, mój zresztą znajomy, który przed wejściem do Włazu Przywilczej dał mi butelkę jakiegoś alkoholu. Nie wiem, to znaczy nie była to wódka, ale jakiś taki łagodniejszy trunek. I ja się bardzo oburzyłam, a on mówi: Ewa, nic nie mów, weź to, ja ci rozkazuję jako starszy dowódca, weź to. I ja to wzięłam. I ten alkohol nam uratował życie, dosłownie, bo myśmy byli 36 godzin siedzieć potąd, bo jak żeśmy usiedli, to było potąd w ścieku, zimnym, lodowatym, no to można no, nie wytrzymać po prostu. I ja odkręcałam tą butelkę i mówię: masz, kotku, napij się. I sama piłam i to nas ocaliło. I po tym x godzinach, bo nam się czas poplątał, zegarki nie chodziły, bo zamokły, posłyszeliśmy stukanie w tą barykadę. Ale stukanie alfabetem Morsa, więc to już świadczyło, że powinni być to Polacy. I taka myśl, odstukać czy nie? Ale nie odstukać, to znaczy umrzeć tam. No więc wzięłam tą manierkę, którą miałam, manierka wojskowa metalowa, i tą metalową manierką odstukałam. I wtedy byli to nasi saperzy z Mokotowa, rozwalili tą barykadę na tyle, żeby nas za ręce na drugą stronę przeciągnąć. I tak, że doszliśmy do tego włazu przy Szustra, gdzie był jedyny, zaraz tuż przy komendzie, i właśnie tam się zapytałam o to lusterko, bo jakbym mogła. I potem ostatnie, co pamiętam, to jest, kiedy siedziałam, kiedy już tutaj Niemcy zajmowali niepodległości i te wszystkie boczne przesznice, więc przeszłam do komendy oczywiście, żeby co dalej. I siedziałam pod tą komendą. I tam wyszedł Aminius i mówi: Ewuśka, ostatnia posługa. I rzucił mi taki karton jak pana teczka. Mówi: to są wszystkie dokumenty Mokotowa do Śródmieścia i odwrotnie, jakie żeśmy otrzymywali. I myśmy to z jednym z chłopakiem, no nie wiem, po prostu rękami tą ziemię, było mokro, wyjęliśmy kostkę z chodnika i żeśmy to zakopali, przywalając to kostką chodnika. I potem w 45 roku w lecie, jak już tu weszli ci i można było dojść do Warszawy, to Jaś poszedł tam i zresztą poszliśmy razem, żeby to odkopać. Nasza rozpacz nie miała granic, zginęło jak senne marzenie. I mówię, żeby zginęło po prostu, żeby ktoś wziął i sprzedał, czy przekazał gdzieś, nie byłoby żal. Ale jeżeli tak zginęło, no to to okropne. A nie było śladu potem? Nie było śladu potem. I potem, jak mój syn po wojnie znalazł się w Anglii, to znaczy po skończeniu kulu, bo kończył kul,
i pojechał na stypendium, tak jak mówiłam, do Francji i skok zrobił do Anglii przez ciekawość i właśnie w Anglii mi znalazł basztę i Aminiusa, że to był Aminius i dane o nim i tak dalej. Więc wtedy Piotr wszystkiego mi się właśnie i mówi, ty wiesz kogoś, ty miała za dowódcę cichociemnego, bardzo dzielnego i on był zrzucony do kraju w kwietniu przed powstaniem na Mokotów. Spotkała go pani później po wojnie? Co? Spotkała Nie. go pani kiedyś? Ale skąd? Ślad zaginął i potem Piotr szukał Aminiusa, no znalazł te dane, ale potem, już po upływie chyba 50 lat, zupełnie przypadkowo w rocznicę na Powązkach dowiedziałam się właśnie, że Aminius wrócił do Polski i że umarł, że osiedlił się w Zielonej Górze i że tam jest pochowany. Czy to jest prawda? Nie wiem, bo w Zielonej Górze nie byłam i nie sprawdziłam. Proszę mi jeszcze powiedzieć, ile było takich łączniczek jak pani? 5. Znała je pani? Słucham? Znała je pani? Znałam z widzenia, ale nie wiedziałam imię konspiracyjne, ale nie wiedziałam nazwisk, nie znałam. A czy rozmawiałyście pani między sobą? Nie. Przeważnie myśmy się nie spotykały. To znaczy, najwyżej w komendzie była jedna czy jakaś, ale nigdy tak, żeby wszystkie razem. A ile średnio trwały te przejścia kanałami? Słucham? Ile średnio trwały te przejścia kanałami? Średnio trwało od 10 do 16 godzin, a tylko ten jeden raz to 36 godzin, no bo był kanał zamurowany i nie można było przez niego przejść. Co siedziałam 36 godzin. I prosto potem byłam ranna tu w głowę, mam zresztą szeptu, i w stanie strasznym, zresztą mam relacje z tego, Jagienki Danuta Staniszkis, która była komendantką sanitariuszek i mnie ratowała. I ona później napisała wspomnienie o tym. Mieszka w Polsce, tak? Tak. Syn wrócił w 90 roku do Polski i się osiedlił tutaj i mieszkał 10 minut ode mnie, bo zaraz, wie pan, już z nerwów gubię ulicę, gdzie mój syn mieszka. Więc od Mickiewicza zaraz w bok pierwsza ulica, taka willowa. I wynajmuję willę, górę willi, bo w dół mieszkają właściciele, więc górę willi tam. No ale to jest za ciasne wszystko, więc teraz ku mojej rozpaczy buduję willę dużą, bo ich jest 5 ma dzieci. Tak. I ich dwoje, to jest 7 osób stałych, plus pomoc, to jest 8. I pojechałam i stała moja córka. A proszę powiedzieć, ile mniej więcej było tych przejść kanałami? Wie pan, mniej więcej, to można trudno obliczyć, to znaczy się, od połowy, pierwszy raz poszłam z tą Urszulą gdzieś 3-4 sierpnia na początku, jak jeszcze pod Aleją Szucha się szło i tymi trasami głównymi, a potem dopiero po 17 sierpnia, od 17 sierpnia do 24 września. I to
chodziłam, 3 dni trzeba było liczyć, no bo 1 dzień odpoczynku, więc ile tygodni, no to kilkanaście przejść, nie więcej, prawda? To trzeba wziąć kalendarzek i popatrzeć, ile ma wrzesień tygodni i obliczyć. A jakie były różnice pomiędzy Mokotowem a Śródmieściem? Dostrzegała pani takie różnice? O, szalone, dlatego że Mokotów to była wyspa, jak to się mówi, na pierwszy front bojowy. A w Śródmieściu, to jak przychodziłam do Śródmieścia, to żyli normalnie. Chodziłam ulicami, wierzchem i nic. No najwyżej gdzieś strzelał jakiś gołębiarz z góry, celował, prawda, na to trzeba było uważać. Ale no i były barykady przejścia pod jezdniami, bo jezdnie były ostrzeliwane. Ale tak. To się specjalnie, owszem, działo się o tyle, że było to mimo wszystko niebezpieczne, co byłam świadkiem okropnego incydentu, a mianowicie, kiedy szłam ulicą Mokotowską na odcinku między alejami a tutaj Nowogrodzką, to krótki odcinek, to była zrobiona barykada. I na tej barykadzie leżał facet z tak rękami opuszczonymi, no wiadomo było, że nie żyje, nie chodził o to. I miał, to pierwszy raz coś takiego widziałam i oba w życiu nie zobaczyła, miał uciętą głowę, tak jakby kto tasakiem skroił. I ta głowa gdzieś z boku leżała, jak spadła. To znaczy, obcięło facetowi głowę. Straszne. Więc takie incydenty też się zdarzały w tej spokojnej Śródmieściu. A miała pani czas, żeby w Śródmieściu odwiedzić kogoś? Czy... Nie, ale nie, mało z tego. Przecież moja matka się poszła do koleżanki w Śródmieściu i się tam została. Ja nie dotarłam. Moja matka była na ulicy Moniuszki. I ja do Moniuszki nie doszłam, bo to no po prostu nie było jak. I dlatego spotkałyśmy się w te parę miesięcy po. A jak było z jedzeniem w czasie powstania? Wie pan, no nie wiem, to znaczy mnie, ja się jedzeniem nie przejmowałam. Dawali mi ludzie, jak gdzieś przyszłam, robiłam rzecz bardzo brzydką, to znaczy nie wolno mi było jako łączniczce z rozkazami brać listów czy jakiejś korespondencji takiej między ludźmi. Ale czy pan mógł odmówić, jeżeli ktoś ze łzami w oczach, jakaś matka, która tam zostawiła gdzieś dzieci czy innych bliskich, to ja te listy brałam w kieszeń. No więc właśnie tak to było. Później przekazywała pani te listy adresatowi czy komuś? Nie, to znaczy przekazywałam na punkt, do komendy i były różne kontakty, bo to były na Mokotów, że chodziły łączniczki, niekoniecznie kanałami i dostarczały te listy. Nigdy ja sama tego nie rozprowadzałam. A miała pani jakoś kontakt z ludnością cywilną? Z kim? Z ludnością cywilną. Nie. Pamięta pani, jakie nastroje panowały wśród ludności cywilnej? Owszem, na Mokotowie panowały bardzo dobre. To bym powiedziała, mówię o Madalińskiego, bo Rakowiecka była spalona i wyludniona łącznie do Narybuta i te wszystkie przecznice, bo Niemcy się zabezpieczali i po prostu
palili te domy po kolei, żeby nikogo tam nie było. Więc, ale na Madalińskiego w tych willach prywatnych byli ludzie, ci, których to były wille, trzymali się tego i siedzieli dokąd można. I na Mokotowie w tym odcinku były bardzo bojowe nastroje, bardzo. Natomiast w Śródmieściu tego nie było, o dziwo. Mówię o dziwo, bo tu była linia frontu, a tam było względnie bezpiecznie. I tam dużo, ale to raczej ja słuchałam takich przy studniach, jak brali wodę czy tak, to urągali wręcz, że się zachciało powstania, że prawda, tego i narazili ludzi na to, jak można było o takie gadki. A co pani wtedy czuła? Rozumiała ich pani? Fatalnie. Myślałam, że ich pomorduję. No więc wie pan. A czy spotkała pani w czasie powstania przedstawicieli innych narodowości? Słucham? Przedstawicieli innych narodowości w czasie powstania. Owszem, to znaczy była Belgijka, która wyszła za mąż za Polaka i mieszkała na Madalińskiego w jednej z willi. I miała syna Jasia i córkę starszą o 2 lata Krysię. I Krysia zginęła przechodząc właśnie z jakimiś meldunkami na polu tym między Madalińskiego a odcinkiem prawda, Dąbrowskiego, tak to dzisiaj nazwijmy. I ta Krysia zginęła. No więc Jaś natomiast, to był chłopiec wtedy 13-letni, był mi przydzielony przez profesora Kepę, ocalał u profesora Kepę, był ranny i w twarz i był mi przydzielony do pomocy. I naprawdę bardzo wiele akcji, żeby nie Jaś, to ja bym tego nie zdołała dokonać, dlatego że nie zdołałabym dojść czy pójść. Powiem jako przykład. Na rogu Madalińskiego i Wołoski był duży dom mieszkalny i z 2 wejściami. Jedno wejście było od Wołoski, a drugie było od podwórza. I tym chodzili wszyscy, bo Niemcy o tym nie wiedzieli. Parkan był obrośnięty jakimiś winoroślami, nie było widać. I od frontu w tym domu stał Niemiec, pilnując i zapowiedział. Pamiętam, jak wpadłam tam do tego domu, a przyszłam dlatego, że mieszkali tam moi znajomi. Co się dzieje? I powiedzieli mi, Ewa, do godziny 10 mają nas wywieźć, więc to nie wróży nic dobrego, pewno nas rozstrzelają za to wszystko. Ja biegiem z powrotem do Kepego i mówię, panie profesorze, taka sytuacja. A na to profesor powiedział, trzeba ich wyprowadzić. Ja mówię, jak to wyprowadzić? No, dam ci do pomocy pole, była taka sanitariuszka u Kepego i mały Jaś chce pójść na ochotnika i przeprowadzicie tych ludzi stamtąd. To było ponad 100 osób. No tyle, ile mieszka w 4-piętrowym domu. I proszę pana, nikt by nie uwierzył. Ja w jedną stronę, to myśmy szli powoli. Ale Madalińskiego, tak jak mówiłam, w dzień była jeździły czołgi od czasu do czasu, a na rogu Madalińskiego i Alei Niepodległości był bunkier niemiecki z wystawionym karabinem. I po prostu
Myśmy doszły do... Ja doszłam z Jasiem do tego domu i mówię, ludzie, wy musicie wyjść. My daję profesor do przeprowadzenia was. I my jesteśmy zespołem 3 osób. I my was wyprowadzimy. Na to jakieś stare baby, które tam były, mówią, panno Ewo, ale to niemożliwe, przecież jeżeli nas złapią, to nas z miejsca rozstrzelają. Ja mówię, a jeżeli nie złapią, to to będzie to samo. Więc i jak ja to powiedziałam, to było jakieś 2 młodych chłopaków z powstania, którzy tam się leczyli, bo byli ranni. I mówią, ona ma rację, wychodzimy. I teraz powiedzieli, Jasiu, czy się chłopczyku, czy się zostaniesz na warcie, przypilnować, jak będą wychodzić, żeby się wszyscy nie rzucili hurmem, bo wtedy to koniec. Tylko po kilkanaście osób, kilkanaście, jak się da. Jaś powiedział tak, ja stanę przy tym furtce i będę pilnował, ile osób wychodzi. I on się został. I po prostu był tak dojrzałym chłopcem, przecież to był nastoletni chłopiec, że on tą funkcję wypełnił bardzo dokładnie, a poza tym, że ci ludzie spanikowani, w ogóle zrozpaczeni, posłuchali się tego chłopca. Nikt nie wyszedł, jeżeli Jaś nie wypuścił 2 osób. Przecież to było nadzwyczajne. I do godziny 9:30 Niemiec stał na warcie, a w domu nie było żywego ducha. To była największa akcja wtedy w tym okręgu, no tak powiedzmy. Ale jak myśmy wracały, Pola i ja, to myśmy wracały biegnąc. A jak z ludźmi, to żeśmy szły powoli, żeby no nie wzbudzić podejrzeń po prostu. A nie wszyscy przecież do Kepego na punkt, tylko do willi sąsiednich. I mogę powiedzieć, że duma mnie rozsadzała wtedy, jak stukałam i mówiłam w imieniu Armii Krajowej, proszę wpuścić tych ludzi i przenocować, przetrzymać ich do nocy. I nocą przeprowadziłam ich razem z Polą na ten odcinek, na wysokość polskich posterunków. No więc to była już akcja zorganizowana, tak można powiedzieć. To była jedna z większych takich inicjatyw, można powiedzieć. I Jaś, proszę sobie wyobrazić, z Jasiem się widziałam ostatni raz, bo ta matka była ranna, była wrogo nastawiona, czego się nie można dziwić, bo zginęła córka i nie żył mąż. I po prostu żeśmy potem, ja z Jasiem widziałam się ostatni raz tuż przed kapitulacją Mokotowa, jak Jaś usiłował, to znaczy wziąć jakoś tą matkę i wyprowadzić ją do tych rannych, żeby wyjść z Warszawy. I on wyszedł z Warszawy, był cały ranny tu w twarz. I z Jasiem spotkałam się w Paryżu, jak mnie puścili pierwszy raz w 1987 roku, i powiedział Piotr, a teraz mam dla ciebie niespodziankę, idziemy do rentnej kafejki, a ja mówię, Piotrze, co tobie przyszło do głowy? No zobaczysz, chodź do tej kafejki. I poszliśmy, usiedliśmy i niedługo
Otwierają się drzwi, ja patrzę. Wchodzi jakiś dryblas wysoki. Dopiero jak się uśmiechnął i powiedział Ewa, to ja mówię, Boże, mały Jaś. I takie było spotkanie z Janem Kułakowskim, przyszłym ministrem w rządzie tego, no, Boże, już wszystko gubię z emocji. Kto był po Mazowieckiego? Proszę powiedzieć, a z kim się pani jeszcze przyjaźniła w czasie powstania? Czy co? Z kim się pani przyjaźniła w czasie powstania? No właśnie ze środowiskiem, z tym punktem profesora Kepego, to jest raz, i z punktem tym porucznika Misiewicza na niepodległości, który był pierwszą właściwie linią. I tam były cudowne dziewczyny, sanitariuszki i inne zgromadzone. I tam na tym punkcie porucznika Misiewicza on specjalnie, nie mam do niego stosunku, był nieprzyjemny facet, tak powiem, ale tam były te cudowne sanitariuszki, które ten... I proszę sobie wyobrazić, jak uniknęłam śmierci, można powiedzieć dosłownie, biegnąc tego 24 do komendy przez niepodległość, z niepodległości, spotkałam sanitariuszkę, komendantkę sanitariuszek, Ewę Matuszewską. To była córka ministra Matuszewskiego przed wojną, jedyna córka, która brała, była niezwykle dzielną i mówi, gdzie ty biegniesz? A ja mówię, no gdzie, do Misiewicza z rozkazami. A ona mówi, to daj, bo ja tam idę opatrzyć rannych, bo taki był chłopiec dzik, leży z urwaną nogą. I ja tam idę ich opatrzyć. I ja widzę tą rękę wyciągniętą i ja dająca jej ten rozkaz. Ona doszła do tego punktu na Misiewicza. Mokotów, jako ta linia przestał właściwie, to już był koniec walki. I ona zastali, weszli Niemcy od pola Mokotowskiego, od Wołoskiej tamtędy, bo tamtędy szli. I na tym posterunku, jaka nikczemność, rozstrzelali tych wszystkich rannych i Ewę. I ona leżała niepochowana do wiosny roku 45. Byłam na jej pogrzebie na Powązkach. To była wielka wtedy manifestacja tych, co ocaleli, co żyli. Wszyscy pojechali na tą, ona leży w kwaterze baszty. I był wieniec, olbrzymi wieniec z napisem Ewuni od ojca. Jaka to tragedia, jedyna córka. Jeszcze, jak wyglądało życie codzienne podczas powstania? Codziennie? Tak, życie codzienne, tak jak było z higieną na przykład. Wie pan, trudno mi na to odpowiedzieć. To znaczy, powiem inaczej. Niemcy rano pozwalali do godziny 9 pójść do sklepów ludności cywilnej. I wtedy, kto mógł, to widziałam biegnących z bańkami od mleka, z różnych, no, po aprowizację dla domu. I to się kończyło o godzinie 9. Kto się pojawił po 9, to strzelali po prostu z tych bunkrów tam. Ale, no, nie umiem panu odpowiedzieć,
to, co pan pytał, bo naprawdę, no wydawało mi się, że było czysto tam, gdzie chodziłam, to znaczy na te punkty opatrunkowe i takie, no starano się zrobić wszystko, co tylko można, żeby zachować jakąś higienę. A pamięta pani takie chwile wytchnienia, jakiś czas wolny, który spędzaliście, co się wtedy robiło? Korespondencji. Czas wolny, jak pani miała na przykład? Co się wtedy robiło? Nie słyszę. Czy był czas wolny? Tak. I co się wtedy robiło, jeśli był? W czasie powstania? Tak. No, no to czy czytaliście państwo prasę na przykład? Prasa? Tak, no oczywiście. No to właśnie od tego były kolporterki, które roznosiły prasę. Prasa była, biuletyn informacyjny, wychodziło pismo Dzień na Mokotowie specjalnie, gdzie opisywali wszystkie zdarzenia, o takie wypadki, bardzo ciekawe i takie ładne. No i te dwa pisma głównie. A czy dyskutowaliście państwo na temat artykułów tam zamieszczanych? Nie. A w ogóle o sytuacji politycznej? Nie, przyznam się panu, że mnie to nic, a nic nie obchodziło. To znaczy o tyle, ile po prostu wiązało się to z wydarzeniami bojowymi, no, w tym odcinku. No. I co, prawda, mówi Londyn. O, to, prawda, nasłuchy i takie o rzeczy. To było powielane właśnie w osobnych tych komunikatach. A proszę mi powiedzieć, jakie jest pani najgorsze wspomnienie z powstania? No to właśnie ten z tą odrąbaną głową. To było straszne zupełnie. A tak, to nie miałam czasu myśleć, bo ciągle gdzieś biegałam. A najlepsze wspomnienie, pamięta pani? No, najlepsze wspomnienia to właśnie, jak powiedział porucznik Aminius, że jestem przedstawiona do odznaczenia. Ja się pytam, jakiego? A on mi na to odpowiada. Jak to? Do krzyża zasługi z mieczami. Ja krzyża zasługi, bo przecież ja marzyłam o virtuti, to moim ojcu. A on mówi, niezadowolona, a ja mówię, no wie pan, myślałam o czym innym. Ambicje. To odznaczenie dostała pani... Jak to wyglądało? Nie, no to znaczy ja to odznaczenie dostałam później już, jak tutaj zorganizowała się baszta i po wojnie, to w latach 40. czy tam których, ale właściwie nie. Ja to, przepraszam, źle powiedziałam, przecież pokazałam panu, dostałam to z Londynu. Dzięki Aminiusowi. A jaki jest taki moment, który najbardziej utkwił pani w pamięci? Jakiś obraz powstania? No to właśnie obraz powstania. Może jak wybiegam z domu o tej godzinie, przed tą, gdzieś koło w pół do piątej i pustki na ulicach. I biegnę pod ścianą dosłownie, nie wiem dlaczego, żeby było prędzej, przez Narybuta. I na Narybuta było pole ogródków takich niby działkowych, kartoflisko tak nazwijmy. I w tym kartoflisku widzę, jak leży chłopak z dziewczyną i mają granaty w ręku, przygotowane do uderzenia i czekają na godzinę. I ja pomyślałam sobie, Boże,
Oni mają granaty, a ja z torbą sanitarną. I zrobiło, byłam wściekła. No to właśnie takie doznania, zupełnie głupie i dziecinne, można dzisiaj powiedzieć. A co działo się z panią od momentu kapitulacji? Po kapitulacji bardzo źle wylądowałam, to znaczy, nie źle, dobrze niby. To znaczy, zabrałam się z rannymi, włożyłam opaskę Czerwonego Krzyża na rękę, żeby być z rannymi, a nie żeby Niemcy mnie do obozu wywieźli. Nie wiedziałam, że do obozu, ale to wiadomo było, że coś złego. I po prostu wtedy byłam razem ze wszystkimi na Bałuckiego, to znaczy poszłam do komendy i czekałam, co powie Aminius w komendzie, czy jakie są dyrektywy pułkownika Karola, który był dowódcą. No i nie było już żadnych. I powiedział do mnie Aminius, kapitulacja. Ja mówię, co? Kapitulacja? I Aminius wtedy rzucił mi to, co panu opowiadałam, tą paczkę z tymi dokumentami, żeby to zakopać. I po prostu już było wiadomo, że to już koniec. Że tylko tego. No więc całe szczęście, że włożyłam opaskę Czerwonego Krzyża, bo dzięki temu przedostałam się z tymi rannymi, wydostałam się raczej z rannymi na tych wozach z Warszawy. I razem z tym chłopakiem rannym, z którym na tym wozie jechałam, dojechaliśmy gdzieś w okolice Mszczonowa, tam na tą stronę, przy lesie. Ten facet nas wysadził i mówi, musicie już teraz pójść piechotą. A ta ciotka mego, tego chłopaka, była, miała majątek gnojny, to się nazywało Gnojna pod Mszczonowem. I on szedł do tej ciotki po prostu, a ja go ciągnęłam, tak powiedzmy. Więc szliśmy tam i jak weszłam do lasu, to nic, żywe, pięknie, niebieskie niebo, ptaszki śpiewały, a tutaj taka groza, ciągnę tego Jasia. Dostaliśmy pół bochenka chleba w komendzie. Na drogę, każdy z tych, co jechał z tymi rannymi na wozie, no było to bardzo piękny czyn. I po prostu szłam tym lasem przez dwa dni. Ten gospodarz, który nie bał się nas wziąć, to był dla mnie bohater, bo jak się okazało, on należał do AK i mieszkał gdzieś niedaleko tam na wsi i jak zawiózł nas, żeby tam przenocować, to chałupa, normalna taka chłopska chałupa i w domu młoda żona i czwórka maleńkich dzieci. Więc to jest bohaterstwo. Wywieźć, odważyć się, wziąć powstańców za, a było to, jak wiadomo, kulka w głowę za to. No, ale miałam szczęście łącznie z Jasiem, bo na wozie przed nami jechał gospodarz, który też zakał, bo to był kuzyn tego, co nas wiózł i miał, wziął, pozbierał broń i miał całą furmankę broni. Przykryte, ta broń była przykryta słomą i derką taką od siedzenia. I Niemcy
każdą furmankę sprawdzali karabinem, tak kłuli w to i trafili na tą broń. I rzucili się do tego gospodarza, okładali go po głowie, tłukli i przez ten czas nas zaciął tą kobyłę i żeśmy przejechali na szosę bez jednego zatrzymania i rewizji. No opatrzność, szczęście. Ile czasu spędzili państwo tam u tego gospodarza? Słucham? Ile czasu u tego gospodarza byliście państwo? Jedną noc tylko, bo rano właśnie szliśmy przez ten las do tego majątku tej ciotki. On nas podwiózł pod trakt, pod dukt, jak to się nazywało, i do lasu żeśmy weszli i tym lasem szliśmy dwa dni z tym półbochenkiem chleba. Jak myśmy doszli, to podobno po drodze były łapanki. Myśmy mieli na sobie kombinezony niemieckie, te, które wzięto i używano w powstaniu, szare takie. I byliśmy no widoczni. On był ten chłopak ranny, miał spalone włosy, bo on leżał, jak mówiłam, w przygniecionym takim, jak trumnie, zwalił się na niego dom. I on leżał między belkami, tak jak dosłownie zabezpieczającymi, bo by go zgniotło. I po prostu myśmy potem do tego, to jak myśmy doszli do tego majątku, to ja, która byłam zdrowa, miałam 38 gorączki, nie wiadomo, z tych nerwów chyba, a ten chłopak był ledwo żywy. I otwieramy drzwi i on wchodzi, a ta ciotka wstała i powiedziała: Jasiek, bój się Boga. Przecież jak wyście przeszli? Przecież naokoło są łapanki. No udało się. I z tym, że ja się byłam w tym majątku do wiosny, znaczy ja do lata 45 roku, a ja tylko wcześniej żeśmy przyjechali szukać tych zakopanych dokumentów. Niestety nic żeśmy nie znaleźli. Wykopał ktoś. Kiedy wróciła pani do Warszawy? Słucham? Do Warszawy, kiedy wróciła pani na stałe? Ja na stałe wróciłam w lecie 45 roku. Matka jako nauczycielka dostała jakieś kazionne mieszkanie na Górnośląskiej 20, zaraz przed schodkami, jak się wchodzi. No i tam był istny chołchoz, dlatego że mama wzięła jeszcze dwie nauczycielki, koleżanki, które bardzo zresztą miłe, które się nie miały gdzie podziać i mieszkały, i jeszcze ktoś. Także to był człowiek na człowieku. I tam stamtąd poszłam zdawać do akademii. Czy była pani w jakiś sposób represjonowana po wojnie? Czy co? Represjonowana po wojnie. Nie. To znaczy po prostu siedziałam cicho i jakoś do mnie nie doszli, na szczęście. Tak to powiem. Owszem, to znaczy, ale inaczej. Już później, jak mieszkałam na Rakowieckiej, to prawda, były ciągłe rewizje, przychodzili do mnie, a Piotr był już tam i działał i wydawał te książki, które ich do szału doprowadzały. To przychodzi, 6 rano dzwonek, otworzyć rewizja. Ja często w koszuli, na to narzucałam jakąś spódnicę i oni po półkach tylko wybierali książki i te książki Piotra zabierali, po prostu konfiskowali, a brali sobie w gruncie rzeczy.
Więc wie pan, i to było przeciętnie 2 razy w tygodniu taka przyjemność. A jeszcze była druga pani niżej o 2 piętra, której mąż wyemigrował do Szwecji i przysyłał też różne rzeczy. I oni tą, i też ona była waka. Albo jeżeli dzwonek i rewizja, to było wiadomo, albo do Jeglińskiej, albo do tamtej. To tamta była sprytniejsza, bo kupiła wilczura dużego, który był wyszkolony i rzucał się na drzwi. I oni się bali wejść. No ja nie miałam wilczura, no więc do mnie przychodzili śmiało. Ale jedną rzecz, co mi się udało, to znaczy z tych paryskich książek, jak wyszli na balkon palić papierosy na odpoczynku, to ja wyciągnęłam z tej kupy odłożonej te książki, jak Samotny bój Warszawy, te paryskie takie książki, i wyniosłam do drugiego pokoju. Nie zauważyli. No więc i tak bywało. To chciałaby pani na zakończenie dodać coś na temat powstania? No na temat powstania bym powiedziała, że nie chcę się powtarzać, bo był kiedyś taki wywiad, ktoś przeprowadzał i powiedziałam, że były to najcudowniejsze dni w moim życiu. Nie chcę się powielać, ale powiem, że wspominam to mimo grozy, mimo tragedii, jakie się działy, to wspominam to jako coś cudownego pod tym względem, że był ten patriotyzm, że była ta jedność, że jeden drugiemu pomagał, i to były chwile niezapomniane po prostu. Takiego patriotyzmu nie widziałam później już nigdy. A to tylko tyle. Bardzo dziękujemy pani. Ale Karolina, proszę bardzo, to pewnie. Dobrze, proszę opowiedzieć o tym zdjęciu. Proszę opowiedzieć o tym. Co jest na zdjęciu? Proszę opowiedzieć. A, to jest zdjęcie zrobione na przy punkcie sanitarnym profesora doktora Kepe po zbiórce Akowskiej. I właśnie tutaj profesor mi zrobił na pamiątkę tego wieczoru przed powstaniem zdjęcie po prostu. Co za dokument? Przepustka kanałowa stała. To miało tylko 5 łączniczek, między innymi ja. I to jest przepustka upoważniająca do wejścia na trasie Mokoty w Śródmieście. Ale najważniejszy jest przydział na odwrocie. Czelna kobiet na Mokotowi. Przysposobienia wojskowego, tak bym powiedziała. Po prostu spytam się. No bo to jest w stanie rozkładu. Nie wiem, już wstać. Tak, można wstać.